Szanowni Państwo, witam serdecznie w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Badań Historycznych w dniu 1 marca 2021 roku. Tak jak w latach poprzednich, dziś w naszym kraju świętujemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, święto żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego ustanowione na pamiątkę egzekucji członków 4 Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 1 marca 1951 roku. I dzisiaj świętując to wydarzenie i jego kolejną rocznicę, mamy również bardzo ważne wydarzenie w Instytucie Pamięci Narodowej. Myślę, że to jest najważniejsze wydarzenie naukowe w IPN w tym roku. Mianowicie dokładnie w dniu dzisiejszym ukazało się drugie wydanie Atlasu Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944-1956, monumentalnej pracy, która po raz pierwszy wyszła w Instytucie Pamięci Narodowej w 2007 roku. I dzisiaj, aby uczcić również tę okazję, zorganizowaliśmy debatę, która jest o tyle niezwykła, że wezmą w niej udział redaktorzy i współautorzy właśnie tego atlasu. Jest to czwórka badaczy dziejów polskiego podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej. Może tak przedstawię panów w kolejności pod względem starszeństwa, stopnia naukowego oczywiście. Pan profesor doktor habilitowany Rafał Wnuk, historyk, pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczeń świętej pamięci profesora Tomasza Strzembosza, pioniera badań nad polskim podziemiem niepodległościowym, autor kilku ważnych prac z tej dziedziny, między innymi o konspiracji akowskiej i poakowskiej w Inspektoracie Zamojskim w okresie wojennym i tuż powojennym. Jako redaktor był inicjatorem i jednym z głównych twórców Atlasu Polskiego Podziemia Niepodległościowego. Napisał też pracę Delegatura Sił Zbrojnych, Armia Krajowa, Delegatura Sił Zbrojnych i Zrzeszenie Wolność Niezawisłość w Okręgu Lubelskim, jak również historię konspiracji pod okupacją sowiecką 1939-1941. Drugim z dyskutantów jest dr Tomasz Łabuszewski, historyk, również uczeń świętej pamięci profesora Tomasza Strzembosza, badacz dziejów polskiego podziemia niepodległościowego, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, autor wielu ważnych prac z tej dziedziny, między innymi redaktor i kierownik projektu, który zaowocował publikacją pod tytułem Śladami zbrodni, przewodnik po miejscach represji komunistycznych 1944-1956, redaktor serii wydawniczej Mazowsze i Podlasie w ogniu, jak również autor kilku ważnych monografii, czy współautor, jak Obszar Zachodni Zrzeszenia Wolność Niezawisłość, Obszar Centralny WIN w okresie powojennym i szeregu innych publikacji. Jest z nami też dr Maciej Korkuć, reprezentujący środowisko krakowskie historyków, historyk, również badacz dziejów podziemia niepodległościowego, współautor, tak jak również dr Łabuszewski, Atlasu Podziemia Niepodległościowego, autor monografii o partyzance niepodległościowej w województwie krakowskim w latach 1944-1947 i szeregu innych publikacji, między innymi biografii Józefa Kurasia, pseudonim Ogień i innych publikacji dotyczących historii Polski XX wieku. Jest z nami również dr Sławomir Poleszak, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, uczeń świętej pamięci profesora Tomasza Strzembosza, badacz dziejów polskiego podziemia niepodległościowego, jeden ze współtwórców i redaktorów Atlasu Podziemia Niepodległościowego, jak również monografii o polskim podziemiu niepodległościowym. Między innymi był autorem biografii
jednego z najważniejszych dowódców polskiego podziemia po wojnie, majora Jana Tabortowskiego Bruzdy oraz monografii dotyczącej dziejów konspiracji niepodległościowej po II wojnie światowej na terenie powiatu łomżyńskiego i grajewskiego. A więc mamy, proszę Państwa, doborową reprezentację badaczy dziejów polskiego podziemia niepodległościowego i wszyscy z nich byli zaangażowani w przygotowanie Atlasu Podziemia Niepodległościowego, którego drugie wydanie dzisiaj również świętujemy. Przechodząc do tematyki dzisiejszej debaty nad Atlasem Podziemia, chciałem zwrócić się najpierw do redaktorów tego atlasu, inicjatorów, czyli profesora Rafała Wnuka i doktora Sławomira Poleszaka, z pytaniem, skąd się w ogóle wzięła idea Atlasu Polskiego Podziemia Niepodległościowego, kto był jego pomysłodawcą, jak doszło do jego wydania w Instytucie Pamięci Narodowej i dlaczego właśnie taki tytuł? Profesorze, może pan najpierw. Dobrze, więc ja zacznę. Zanim odpowiem na to pytanie, myślę, że to jest świetne miejsce i świetna okazja do tego, żeby podziękować ludziom, którzy przyczynili się do tego, że ten atlas powstał. I tutaj chciałbym serdecznie podziękować wszystkim autorom i którzy pracowali przy pierwszym i przy drugim wydaniu atlasu. Gorące podziękowania należą się również zespołowi kierowanemu przez doktora Krzysztofa Kałomuckiego, czyli zespół kartografów UMCS, którzy odpowiadali za tą całą warstwę kartograficzną. Dziękuję w tym miejscu również pani redaktor Małgorzacie Strasz-Sowińskiej za świetną pracę, którą wykonywała, redagując atlas, robiąc korektę i mając bardzo, bardzo dużo cierpliwości dla nas redaktorów. Dziękuję również panu Markowi Popielnickiemu, który odpowiadał za skład i łamanie tego drugiego wydania atlasu oraz dla naszych koleżanek z redakcji, czyli Agnieszki Jaczyńskiej i Magdaleny Śladeckiej. Sam pomysł tego, żeby przedstawić dzieje polskiego podziemia niepodległościowego w tym okresie powojennym, narodził się tak naprawdę z chwilą powstania Instytutu Pamięci Narodowej, czy zaraz po powstaniu IPN-u, kiedy został zbudowany zespół badaczy w Biurze Edukacji Publicznej w oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Tutaj głównym inicjatorem, głównym pomysłodawcą tego, że właśnie w taki sposób warto byłoby te dzieje podziemia przedstawić, był profesor Rafał Wnuk. To on chyba w 2001 albo najpóźniej w 2002 roku przedstawił taką swoją koncepcję, wizję tego, jakby miał ten atlas wyglądać. Później nastąpił dosyć długi okres wydyskutowywania tego projektu, zastanawiania się nad tym, z jakich elementów on miałby się składać, jak to należałoby zrobić. I kiedy mieliśmy już pewną zwartą koncepcję bądź wyobrażenie tego, jak miałoby to wyglądać, przedstawiliśmy tą koncepcję na jednej z narad Biura Edukacji Publicznej szerokiemu zespołowi historyków, namawiając ich do tego, reklamując im ten pomysł. Tak jak pamiętam, Być może współdyskutanci będą to pamiętać inaczej, ale pamiętam, że wtedy nie było zbyt takiego wielkiego entuzjazmu, że to na pewno się uda, dlatego że
że były głosy no, takie powątpiewające, że to jest zbyt duże wyzwanie, żeby na tym etapie badań historycznych pokusić się o pewnego rodzaju podsumowanie, bo to też było wyzwanie. Niektóre obszary Polski były już dosyć nieźle opracowane. Dzieje podziemia tam działającego w okresie 1944-1956 były już nieźle opracowane, natomiast były też tereny, gdzie ta wiedza historyczna była słabsza i to było wyzwanie też dla badaczy z tych ośrodków, żeby podjąć to wyzwanie i według takiego samego wzorca, według takiej samej sztancy doprowadzić do tego, żeby takie opracowanie powstało i miało pewną zwartą całość, pewien jednolity poziom dla całego kraju, a pamiętajmy, że również w Atlasie mamy obszary tak zwanych ziem utraconych, które również podziemie zostało tam dokładnie opracowane przez doktora Tomasza Łuszewskiego i doktora Kazimierza Krajewskiego. No tutaj pewnym nowatorstwem w tym projekcie, pomyśle profesora Rafała Wnuka, było to, żeby nie była to właśnie kolejna książka o podziemiu, tylko żeby było to dzieło, które będzie atrakcyjne dla zawodowych historyków, jak również dla tych, którzy się historią interesują, a nie zajmują się nią zawodowo. I między innymi dlatego została też wybrana ta koncepcja Atlasu, gdzie obok treści merytorycznych zostały wymyślane mapy, na których była prezentowane zasięgi oddziałów partyzanckich, aktywność tych oddziałów partyzanckich, czy też aktywność organizacji młodzieżowych. Myślę, że w tym momencie może ja zakończę, koledzy się też podzielą swoimi wspomnieniami, a później wrócimy do dalszych części pytań. Dobrze, bardzo proszę w takim razie, jak panowie doktorzy, pan Maciej Korkuć i pan Tomasz Łabuszewski pamiętają przygotowywanie tego pierwszego wydania, to już kilkanaście lat temu. Panie doktorze, pan Maciej Korkuć. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej dyskusji i wydaje mi się, że tutaj pewne rzeczy zostały już powiedziane dotyczące tego, jak sama koncepcja powstawała. Ja oczywiście pamiętam to z etapu, gdzie zbieraliśmy się po to, żeby dyskutować, czyli to, co Sławek, jeżeli dobrze usłyszałem, określił jako wydyskutowanie dalszego kształtu szczegółów. Między innymi wydyskutowaliśmy na tych spotkaniach, gdzie były żywe dyskusje, a jednocześnie były recenzowane prace, które były przygotowywane, między innymi moja książka podlegała recenzji wówczas na naszych wspólnych spotkaniach i dyskusji dotyczącej tego, co w niej jest, czego w niej nie ma. W tych spotkaniach wydyskutowaliśmy między innymi to, że absolutnie nie byłoby zasadne, abyśmy ten atlas ograniczyli tylko do obszarów na zachód od Bugu. To znaczy, że musimy przypomnieć, że integralną częścią tej historii są ziemie wschodnie, które zostały decyzją Stalina przemocą wcielone do Związku Sowieckiego, ponieważ było to o tyle istotne i wciąż jest w pewnym sensie istotne, że wielu historyków tak pisze o dziejach polskich, o dziejach Polski, jakby decyzje Stalina były czymś, co do dzisiaj określa naszą świadomość. To znaczy, Stalin powiedział, Polska się zaczyna od Bugu, w związku z tym my też będziemy opisywać Polskę od Bugu. Poszerzenie tej perspektywy na to, co się działo na wschodzie i tutaj wielki ukłon dla pracy właśnie i Tomka Łabuszewskiego, i Kazimierza Krajewskiego. Poszerzenie tej perspektywy
było czymś naturalnym, aby pokazać że czytelnikom, że historia Polski, która w czasie wojny działa się na wszystkich ziemiach polskich, w 1944 roku w dalszym ciągu działa się na wszystkich ziemiach polskich i to podziemie, o którym mówimy, i w 1945 roku w dalszym ciągu jest na wszystkich ziemiach polskich, żebyśmy pokazywali, że te decyzje, które zostały na arenie międzynarodowej i wymuszone siłą, i później zaakceptowane, jednak nie obowiązują tych, którzy opisują dzieje Polski. Mówiliśmy tam o różnych rzeczach i też o tym, jak dużym wyzwaniem jest próba graficznego ujęcia materii, która jest wielowątkowa i gdybyśmy wszystkie wątki związane z działalnością podziemia chcieli ponanosić na mapy, okazałoby się mogło, że te mapy stają się kompletnie nieczytelne. Więc były tutaj konieczności pewnych kompromisów z historią, takich jak te kryteria, które nie są idealne, czyli ilość, zaznaczenie na przykład akcji podziemia, w których zginęła pewna określona ilość osób, tak? Nie były to w tamtym czasie akcje na wyniszczenie, nie były tylko w tym kierunku obliczone, w związku z tym jest to kryterium, które jest niedoskonałe, ale jednocześnie było pytanie, czy mamy coś w zamian, czy jednak trzeba się nad tym skupić i koledzy z Lublina jednak przekonywali, że jeżeli mapy mają być czytelne, no musimy wybrać jakiś sposób, jakiś modus operandi, który pozwoli na, nawet jeżeli nie opisanie i pokazanie wszystkiego, to pokazanie przynajmniej jakiejś skali zjawiska, które będzie porównywalne w różnych regionach. Dziękuję bardzo. Pan doktor Tomasz Łobuszewski, bardzo proszę. No, ja chyba nie mam tak dobrej pamięci jak moi dwaj przedmówcy. Chcę zwrócić uwagę na to, że moment, w którym powstawał Atlas, no nie był momentem, w którym wiedza na temat zjawiska polskiej konspiracji antykomunistycznej była powszechna, co więcej, nawet duża. Wydaje mi się, że poza pewnymi wyspami, które rzeczywiście były już nieźle opracowane i one odnosiły się do dwóch środowisk, które możemy wskazać jako te, które pierwsze zajęły się badaniem podziemia niepodległościowego, czyli środowisko krakowskie skupione wokół świętej pamięci profesora Janusza Kurtyki i zeszytów historycznych WiNu i środowisko warszawskie skupione wokół postaci profesora Tomasza Strzembosza. No poza tym wyglądało to niezbyt optymistycznie i to, co mnie utkwiło w pamięci, to kwestia niezwykle trudna stworzenia zrozumiałych dla wszystkich standardów, jednolitych i jednolicie zrozumiałych. Ja miałem takie wrażenie, że część koleżanek i kolegów biorących udział w przygotowaniu pierwszej wersji Atlasu, no nie do końca rozumiała pewne standardy, które opracowane zostały przez redaktorów i stąd pojawiły się no nie do końca odpowiadające prawdzie zestawienia dotyczące na przykład liczby oddziałów partyzanckich znajdujących się na danych terenach. Bardzo różnie interpretowano, czym jest oddział partyzancki, a czym są na przykład grupy mobilizowane na określone akcje, złożone z członków siatki terenowej, które w żaden sposób nie były stałymi oddziałami partyzanckimi. Powstawał w ten sposób niezbyt czytelny obraz i przy pełnym uznaniu, że ten pomysł odegrał bardzo istotną rolę w popularyzowaniu zjawiska żołnierzy wyklętych,
no, żyjemy w zwizualizowanym świecie i ta forma przekazu zaproponowana przez kolegów z Lublina okazała się niezwykle trafna i celna, ale ja powiem szczerze, miałem wówczas wrażenie, że trochę wychodzimy przed szereg, to znaczy Atlas jest rodzajem syntezy wiedzy na temat tego podziemia i zaczęliśmy robić syntezę w momencie, kiedy nie było podstawowych badań na niektórych terenach. I dało to niestety wyraz w postaci no właśnie nie do końca prawdziwego obrazu w niektórych regionach. Drugim takim elementem, który może nie wówczas, ale później wydał mi się dosyć ważny, to jest no, narzucenie też przez Atlas z racji pokazania wyłącznie płaszczyzny działalności zbrojnej, narzucenie pewnej narracji patrzenia na konspirację antykomunistyczną właśnie przez pryzmat, no jeśli nie wyłącznie, to prawie wyłącznie walki zbrojnej. A no, patrząc na zwłaszcza główny nurt paakowski, no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że w zasadzie od drugiej połowy roku 1945 walka zbrojna przestaje być główną płaszczyzną działania, a podstawowymi staje się wywiad, działalność propagandowo-informacyjna. A tego w Atlasie nie ma. I kiedy obserwowałem dyskusje, no, głównie publicystyczne, dotyczące tego zjawiska, to no właśnie miano żołnierzy wyklętych zaczęło być zawarowywane wyłącznie dla członków oddziałów leśnych, gdy tymczasem no, członkowie siatek wywiadowczych, członkowie redakcji tego mnóstwa tytułów wydawanych między rokiem 44, 5 a no, 48, no, byli takimi samymi uczestnikami, partycypantami tego zjawiska, jak i partyzanci. Tymczasem, no, powtórzę jeszcze raz, Atlas narzucił pewną narrację, która tak naprawdę pokutuje do dzisiaj. To jest oczywiście kompromis, o którym mówił pan doktor Korkuć, wyboru między tą wielowątkowością, która pewnie spowodowała unieszczytelnienie tego obrazu, a wyborem tej jednej płaszczyzny, która no, dla wielu odbiorców interesujących się historią wydaje się być najważniejsza, no ale właśnie, ale nie jedyna. Można powiedzieć, że Atlas obrósł legendą, również w Instytucie Pamięci Narodowej. Na przykład teraz od mniej więcej wiosny tego roku w Biurze Badań Historycznych będzie przygotowywanych kilka publikacji o charakterze, o formie atlasu, dotyczących innych już zupełnie tematów niż tylko walka zbrojna i podziemie antykomunistyczne. A więc z jednej strony ta legenda powstała, z drugiej strony rodzi się właśnie pytanie, co było celem Atlasu? Co miał pokazać, a co pokazał? To było niesłychanie ciekawe posłuchać punktów widzenia różnych kolegów, którzy byli no niemal od początku w tym projekcie. Nim się odniosę, to też pozwolę sobie na rodzaj wspomnienia i też sobie pozwolę na dodanie jeszcze jednego podziękowania. A chciałbym podziękować recenzentowi Atlasu, który bardzo pomógł nam na ostatniej prostej, te 2-3 lata temu, panu doktorowi habilitowanemu Filipowi Musiałowi, bo on pewne rzeczy jeszcze nam wychwycił. Ale jakby po tych podziękowaniach, które nie są wcale oficjalne i niezdawkowe, ale jak najbardziej zasłużone i szczere, zacznę od próby odpowiedzi. Co, dlaczego? Dlaczego tak? Dlaczego Atlas? Po pierwsze, kiedy zaczynaliśmy pracować w IPN-ie w roku 2000,
mieliśmy zespoły, które nie miały co robić, bo akt nie było jeszcze. Pokoiki w przedziwnych miejscach, niektórzy mieli lepiej, w niektórych miastach inni gorzej, porozrzucane. Więc byli ludzie, w mojej ocenie wówczas, z którymi można było zacząć ciekawą przygodę. Druga rzecz jest taka, że ja miałem ideę Atlasu, nosiłem w sobie już od jakiegoś czasu. Tak naprawdę przyszedłem z nią już do IPN-u. Bo tak jak dr Łabuszewski widzi w Atlasie podsumowanie, tak ja wtedy, być może mylnie, ale widziałem w Atlasie bilans otwarcia. Wydawało mi się wówczas, że nie jesteśmy gotowi, że ja nie jestem gotowy na daleko idące uogólnienia i interpretacje na innym polu niż ilościowe. Po prostu badania jakościowe wymagałyby czasu i dostępu do dużo, dużo większej ilości dokumentów i akt, a wydawało mi się, że wraz ze spływaniem akt młody zespół jest w stanie opracować rzeczy policzalne. Rzeczą policzalną jest ilość ludzi, rzeczą policzalną i dającą się przenieść na mapę jest obszar, tego typu rzeczy podstawowe. Oczywiście w praniu okazało się, i tu znowu i pan Łabuszewski, i pan Maciej Korkuć mają oczywiście rację, że również przestrzeń i ilość podlegają interpretacji. I oczywiście miałem świadomość, mieliśmy świadomość w redakcji, że powiedzmy koledzy z ziem zachodnich, gdzie podziemia było zdecydowanie mniej, chcieli również mieć swój kawałek i ciągnął niektóre rzeczy mocno za uszy do góry. I były problemy interpretacyjne, co to znaczy afiliowany, nieafiliowany, akowski, poakowski, narodowy. W ogóle trzeba było opracować cały schemat, który byłby z jednej strony na tyle prosty, żeby był jeszcze czytelny, a z drugiej strony nie przekłamywał. Także tutaj to było ciekawe dla mnie usłyszeć, jak wyglądało to z perspektywy kolegów, którym myśmy pewne rzeczy po prostu narzucali. I tutaj wrócę do początku. Ja pamiętam, kiedy po raz pierwszy przedstawiłem pomysł. To było w piwnicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w tak zwanym barku. Myślę, że profesor Marek Wierzbicki wie, o czym mówię, które to jest. Oczywiście. Była to jakaś sesja naukowa, nie pamiętam przebóg jaka. Natomiast pojawili się wtedy dyrektor Biura Edukacji Publicznej, ówczesny Paweł Machcewicz, jego zastępca dr Buchak, profesor, wtedy jeszcze doktor Antoni Dudek, pani Agnieszka Rudzińska była tam również. I my, trzy osoby z redakcji, Agnieszka Jaczyńska, Sławek Poleszak i ja. I przedstawiłem tą propozycję. Oni spojrzeli na nas jak na wariatów. Miałem wrażenie, że chcą nam wylać trochę zimnej wody, że to po prostu z motyką na słońce. Grzegorza Motyki tam nie było, ale byliśmy na własnym terenie i widząc nasz entuzjazm, powiedzieli, dobra, jak znajdziecie wykonawców, to róbcie. I później tak naprawdę
chodziło o to, żeby przekonać dostatecznie dużą ilość osób do tego, żeby do projektu weszli, aby pokryć całą Polskę. I to była ciężka praca, bo tu nie chodziło tylko o sceptycyzm niektórych. W innych przypadkach to był nie tyle sceptycyzm, to strach, co dalej i czy podołamy, a jeszcze innych przekonanie, że to nie powinno powstać i nie ma sensu. I przyznam, że przez dobre 2-3 lata musieliśmy rzeczywiście straszliwie walczyć, ale powiem tak, i pan doktor Łabuszewski, i pan doktor Korkuć uwierzyli w ten projekt i bez nich, i bez ich pomocy, wtedy to by się absolutnie nie udało. I tutaj dziękuję doktorowi Łabuszewskiemu za to, że on wspomniał o tych dwóch silnikach, na jakich lecieliśmy na początku. Jednym to było środowisko zeszytów historycznych i profesora Kurtyki, a drugie środowisko seminarium profesora Strzembosza. Bez tych dwóch silników, które istniały powstały, ukształtowały się jakieś 10 lat wcześniej tak naprawdę, to tego by nie było. I jeszcze ostatnia rzecz. Rzeczywiście jest tak, że z punktu widzenia obserwatorów najłatwiej policzyć i najfajniej wyglądają plamki, które pokazują oddziały zbrojne czy sygnaturki wskazujące, że tam była taka czy inna operacja z użyciem karabinów lub nie tylko karabinów. Natomiast Atlas pokazuje struktury cywilne, opisuje struktury cywilne i co moim zdaniem bardzo ważne i co było swego rodzaju chyba odkryciem również Atlasu, pokazuje coś, co wcześniej było niedostrzegalne albo bardzo mało dostrzegalne, a zostało wydobyte, czyli konspirację szkolną. I to jakby paradoksalnie już okazało się, że tą konspirację szkolną stosunkowo łatwo przebadać i chyba dzisiaj ona jest właśnie z punktu widzenia takiej nie tylko ilościowej, ale i jakościowej, ilościowego i jakościowego podejścia opisana. Mam monografię tego rodzaju podziemia, a w momencie, kiedy zaczynaliśmy, tego w ogóle nie było. To była całkowita pustynia. Także dla mnie Atlas wtedy był punktem wyjścia, a nie dojścia. No właśnie, a co na ten temat sądzi pan doktor Sławomir Poleszak? Czy to była synteza, czy to był punkt wyjścia? Czym był Atlas w pierwszym wydaniu? No na pewno nie był syntezą. Był, tak jak wspominałem już podczas swojej pierwszej wypowiedzi, rozpoczęcie prac nad Atlasem w pewien sposób konsumowało posiadaną wiedzę tam, gdzie te obszary były już dosyć dobrze i szczegółowo opracowane. Natomiast na tych obszarach Polski, gdzie te badania były w okresie początkowym albo że tak powiem, no, średnio zaawansowanym, to przede wszystkim ta prace nad Atlasem wymuszały zidentyfikowanie tych badań, podjęcie tego wyzwania, żeby ten poziom merytoryczny wydawnictwa był na bardzo takim, no, co najmniej na porównywalnym poziomie. Kiedy Atlas się ukazywał pod koniec 2007 roku, możemy powiedzieć, że był to pewien, że stanowił on pewien rodzaj podsumowania naszej wiedzy, jaką zdobyliśmy, posiedliśmy na temat powojennego podziemia. A więc jednocześnie, jednocześnie był również punktem
kolejnym punktem wyjścia do kolejnych badań, które toczą się do dnia dzisiejszego, toczyły się od 2007 roku przez następne kilkanaście lat i możemy to obserwować, a najłatwiej możemy to zaobserwować w bibliografii selektywnej, która jest elementem składowym Atlasu. Mamy ten stan naszej wiedzy, najważniejszych książek dotyczących podziemia, no powiedzmy na początek 2007. Teraz mamy stan tych książek na powiedzmy koniec 2018 roku. No i to wystarczy tylko rzut oka, żeby zobaczyć, jak dużo się w tej materii zrobiło, jak dużo powstało nowych opracowań. Powiem tylko, że mieliśmy pewien sztywną ilość stron na tą bibliografię selektywną. Musieliśmy manewrować czcionką, żeby te wszystkie najważniejsze wydawnictwa się tam znalazły. Czyli zatem, czy możemy powiedzieć, że Atlas był wszystkim po trochu, był w pewnym sensie podsumowaniem wcześniejszych badań, kolejnym etapem badań, a równocześnie jakimś ogromnym impulsem, który zainicjował kolejną falę prac badawczych nad dziejami polskiego podziemia niepodległościowego? I tu pytanie do pana doktora Macieja Korkucia. Na pewno to by było nieskromne, żeby mówić, że coś było impulsem. To muszą oceniać czytelnicy, a nie autorzy. Na pewno jest ważne, że podjęliśmy próbę połączenia tych map jednak z opisami dosyć szczegółowymi. Pamiętać tutaj należy o tym, że nie były to pierwsze tego rodzaju opracowania. Wbrew pozorom, bo przecież z akt UB przejęliśmy różne takie wewnętrzne wydawnictwa, gdzie próbowano zrobić taki wypis wszystkich oddziałów, które oczywiście UB i SB nazywało bandami, taki wypis, który według ich kategorii odzwierciedlał całość tego. Dla mnie to wydawnictwo, ten Atlas był okazją do wyjścia poza te ubowskie rejestry, które też zostały w latach 90. wydane, tak? Tylko wydając materiał ubowski byliśmy skazani i na tamtą terminologię, której oni używali. Niektórzy próbowali to wydawać takiego rodzaju przetłumaczenia, tak? Gdzie podstawiano podstawiano nazwę oddział, ale to wciąż były ustalenia UB i ustalenia, które delikatnie mówiąc były mocno skażone i w sensie merytorycznym, i w sensie orientacji UB w tym, czym było podziemie niepodległościowe, i w sensie różnych ujęć. Nie da się oczywiście przełożyć tamtego stanu wiedzy z obozu wroga na to, co było rzeczywistością konspiracyjną, zmieniając tylko określenia i nazwy. No i Atlas, mimo że miał i ma to mankamentów i wad, bo na coś się trzeba było zdecydować. Ja myślę, że tutaj wszyscy to dostrzegamy, że nie ma, nawet nie było założeniem osiągnąć jakiś poziom doskonałości, tylko spróbować znaleźć jakieś środki wyrazu, które połączyłyby przekaz informacyjny, ikonograficzny z mapami, na których pewne rzeczy próbowaliśmy zaznaczyć tak, aby jak najbliżej były odzwierciedlenia rzeczywistości. Więc dla czytelników to był zdecydowanie lepszy punkt wyjścia do badań, i pod tym względem rzeczywiście on był potrzebny jako punkt wyjścia do badań szczegółowych, ale też do jakichś wniosków syntetycznych, bo to też była rzeczywiście synteza. Właśnie, i teraz jeszcze pytanie do doktora Tomasza Łabuszewskiego. Jaką zatem rolę naukową, rolę społeczną odegrał Atlas w tym pierwszym wydaniu, wydany w 2007 roku? Wydaje mi się, że
gigantyczną. To tak jak po wydaniu, po pierwszej wystawie zrobionej przez Ligę Republikańską w 1993 roku i po wydaniu albumu przez Adama Borowskiego w wydawnictwie Volumen o żołnierzach wyklętych. To był kolejny taki krok milowy, który pokazał nie tylko ludziom zainteresowanym historią najnowszą Polski, ale w ogóle społeczeństwu polskiemu, iż zjawisko żołnierzy wyklętych było zjawiskiem ogólnopolskim. Właśnie dzięki tej konwencji zaproponowanej przez kolegów z Lublina, przeniesienia tej no, mniej lub bardziej ułomnej wiedzy na karty map, ludzie zobaczyli, że mamy do czynienia ze zjawiskiem ogólnopolskim, że w każdym w zasadzie regionie możemy mówić o przykładach działalności. I wydaje mi się, że no, po tych 45 latach propagandy komunistycznej i no, po tym pierwszym dziesięcioleciu, gdzie no, mówiło się o żołnierzach wyklętych, pojawiały się pierwsze publikacje, ale wydaje mi się, że nie miały one takiego charakteru przełomowego. Chociażby jak ten album, o którym mówiłem wcześniej, to właśnie Atlas stworzył nową perspektywę spojrzenia na to podziemie. Zgodzę się, że Atlas był wszystkim po trochu, no tyle tylko, że przez większość odbiorców on był mimo wszystko odbierany jako rodzaj syntezy podsumowania naszej wiedzy na rok 2006-2007. A kiedy sięgnę sobie pamięcią do tych początkowych lat, gdzie mimo, że każdy z nas zajmował się zjawiskiem żołnierzy podziemia antykomunistycznego, okazywało się, że dopiero odkrywamy pewne kategorie dokumentów wytworzonych przez resort bezpieczeństwa, o których istnieniu wcześniej w ogóle nie wiedzieliśmy. Bo korzystając jeszcze, przypomnę młodszemu pokoleniu, że istniał coś takiego jak Urząd Ochrony Państwa, w którym historycy otrzymywali do wglądu materiały tylko takie, na jakie funkcjonariusze owego urzędu wyrazili zgodę. Tylko ci, których dopuścili. Tak. W związku z tym myśmy o pewnych kategoriach dokumentów po prostu nawet nie wiedzieli, że istnieją. I no te pierwsze lata w instytucie no też... To akurat pamiętam, to były lata, w którym porządkowanie zbiorów no było dopiero na etapie wstępnym i z tych worków, które były przywożone właśnie czy to z łopu, czy z wojskowych służb specjalnych, no nie wszystkie materiały udawało się odnaleźć. I także z jednej strony mówimy o ogromnej roli tego atlasu popularyzatorskiej, z drugiej strony no on ciągnął jednak za sobą pewną ułomność nie wynikającą z braku dobrej woli uczestniczących w tej imprezie historyków, ale z racji skali uporządkowania zasobu podstawowego do sformułowania pewnych ocen, pewnych tez. Dlatego dobrze, że mamy do czynienia z wydaniem drugim, bo pierwsze wydanie, drugie wydanie od pierwszego dzieli epoka. To nie tylko publikacje, które się ukazały, ale to przede wszystkim dostępność takich źródeł, o których istnieniu myśmy wówczas nie wiedzieli. Ad vocem, profesor Rafał Wnuk. Może nie do końca ad vocem, ale jak widać tutaj między doktorem Obuszewskim a mną jest pewna
różnica podejścia do tego, jak historyk pracuje, prawda? Gdybyśmy zakładali, że możemy napisać książkę dopiero wtedy, jak rozpoznamy pełną bazę źródłową, to pewnie większość książek by nie powstała. Ja nie zakładałem, że wtedy, że w roku 2000, nieważne, trzecim, czwartym czy piątym, będziemy w stanie przejrzeć te kilometry akt. Natomiast zakładałem, że jeden, dwóch historyków w jednym oddziale IPN-u jest w stanie w takim czasie uzyskać podstawowe informacje ilościowe i przełożyć je według względnie prostego schematu na papier i mapę. Bo byłem przekonany i dalej jestem przekonany, że jeżeli będziemy chcieli jakby najpierw wszystkie papiery przeczytać, zresztą jak już wszystkie przeczytamy w ciągu tych 20 lat, to te, które przeczytaliśmy 10 lat temu, już dawno o nich zapomnimy, to nigdy nie ruszymy do przodu. I jeśli mam myśleć o tym, czy to był dobry pomysł, czy nie, to nie będę mówił, czy dobry, czy nie, ale powiem, że nie żałuję. Tak, myślę, że my wszyscy nie żałujemy, choć oczywiście patrzymy czasami na to krytycznie, z dystansem. Czy doktor Poleszak jeszcze chciałby coś? Nie. Dobrze. I teraz pytanie, takie dosyć naturalne w związku z tym, co panowie powiedzieli do tej pory. Co w takim razie wnosi drugie wydanie Atlasu? Czy jest jakąś próbą korekty tego, co było w pierwszym wydaniu? Czy jest jakimś uzupełnieniem chociażby o stan badań, który ogromnie posunął się naprzód w ciągu tych kilkunastu lat? Właśnie, co jest w drugim wydaniu? To ja bardzo krótko. Moim zdaniem nie ma przełomu. Jest w niektórych przypadkach pewne uszczegółowienie, w innych daleko idące uszczegółowienie, ale gdybym się zastanowił, czy mamy do czynienia ze zmianą paradygmatu, to nie. To jest po prostu skonsumowanie tego wszystkiego, co zostało zrobione w tak zwanym międzyczasie i przeniesienie po raz kolejny tych informacji po przesianiu przez może nieco gęstsze i precyzyjniejsze sito. Pan doktor Poleszak, to samo pytanie. Tutaj muszę się jak najbardziej zgodzić z tym, co powiedział profesor Rafał Wnuk. Może to nie jest absolutnie dobry chwyt marketingowy, skoro mówimy, że nie ma żadnego przełomu i że to nie jest nic nowego. No przede wszystkim jest to drugie wydanie, w którym nastąpiła korekta tych wszystkich usterek, błędów, pewnych nieścisłych informacji, które były zawarte w pierwszym wydaniu Atlasu. Tutaj można powiedzieć, że pewien przełom może dotyczyć przede wszystkim województwa szczecińskiego, bo tutaj dzięki pracy dwóch koleżanek, pani Magdaleny Semczyszyn i Magdaleny Dźwigał, ten stan badań dotyczący stanu podziemia na tym obszarze został uporządkowany i on wygląda zupełnie inaczej niż w pierwszym wydaniu. W poszczególnych województwach, o tym, o czym wspominał i pan doktor Tomasz Obuszewski, i pan doktor Maciej Korkuć, nastąpiła pewna korekta właśnie dotycząca tego wcześniej nie do końca może takiego samego rozumienia, do których kategorii należy zaliczyć dane oddziały. Tutaj mam na myśli szczególnie oddziały w 1945 roku AKDSZ Win czy Połakowskiej. Tutaj taka korekta nastąpiła między innymi w opracowaniu dotyczącym województwa łódzkiego i między innymi właśnie przez doktora Macieja Korkucia dotyczącym terenu województwa krakowskiego.
pewne uszczegółowienie mamy w opracowaniu dotyczącym Kresu Wschodnim przygotowanym przez doktorów Tomasza Łabuszewskiego i Kazimierza Krajewskiego. Tam, jeśli dobrze pamiętam, na 1944 rok doszło kilka dodatkowych oddziałów, zostało zidentyfikowanych, opisanych i również została opisana ich aktywność zbrojna. No właśnie, ale Atlas, jak widać, to nie tylko pewien zasób informacji, to są też pewne interpretacje, które w mniejszym czy większym stopniu pojawiają się w różnych miejscach, zwłaszcza we wstępie. I tu pytanie do pana doktora Łabuszewskiego i pana doktora Korkucia. Czy panowie uważacie, że te nowe jakieś interpretacje czy ustalenia jakby stwarzają nową jakość w Atlasie? Ja muszę stwierdzić, że ja nie ze wszystkimi ustaleniami zawartymi w tym wstępie przez pana profesora Rafała Wnuka i Sławomira Poleszaka się zgadzam. To jest tak, że panowie dokonali w tym wstępie pewnej syntezy, która jest ich autorską interpretacją. Gdy tymczasem zespół, który przygotowywał Atlas, liczy kilkudziesięciu historyków. Oczywiście mieli do tego prawo, bo są redaktorami tego tomu. Natomiast, no właśnie, zawsze w tego typu sytuacjach powstaje no takie wrażenie, że wykonując pewną działkę w ramach tak poważnego przedsięwzięcia, przypomnę, że razem z doktorem Krajewskim poza województwem warszawskim opracowywaliśmy jeszcze tereny zabrane północno-wschodnie II Rzeczpospolitej, no człowiek ma takie dosyć dziwne wrażenie, że napracowawszy się, no właśnie nie ze wszystkim się zgadza, co w tym wstępie zostało zawarte, a prawda jest taka, że bardzo wielu ludzi zaczyna i kończy swoją podróż po tak obszernej publikacji na samym wstępie. Także ja nie chcę w tej chwili otwierać dyskusji, o jakie mi punkty chodzi, natomiast no, zostałem też przez kolegów w sposób szczególny, wyróżniony w tym wstępie i wskazany jako osoba, z którą się nie zgadzają. Dotyczy to sprawy powstania antykomunistycznego. To chcę tylko nadmienić, że definicję, o której panowie piszecie we wstępie owego powstania, jest to definicja ze słownika języka polskiego PWN-u, a nie wymyślona przez doktora Łabuszewskiego. Aż tak wysokiego mniemania o sobie nie mam. I no, zachowuję tutaj zdanie odrębne. Mimo wszystko pozwolę sobie na uwagę osobistą, że wskazywanie personalne poszczególnych osób we wstępie, który ma być syntezą danego tematu, nie wydaje mi się zabiegiem szczęśliwym. Dziękuję bardzo. Doktor Maciej Korkuć. No właśnie, najpierw sobie porozmawialiśmy tak kombatancko o tym, jak to było, jak to się spotykaliśmy, a teraz troszeczkę musimy powiedzieć, że rzeczywiście no, jesteśmy historykami. My teraz oczywiście mówimy do siebie pan z uwzględnieniem tytułów naukowych. Oczywiście wszyscy się znamy, jesteśmy po imieniu i też wszyscy spieramy się wielokrotnie. I myślę, że tutaj Tomek Łabuszewski ma dużo racji w tym, że wstęp jest w tym wydaniu jest o wiele mocniej autorski niż w poprzednim. I myślę, że nie wiem, może warto byłoby przy trzecim wydaniu, żebyśmy mogli się jakoś wspólnie pochylić, jeżeli będzie trzecie kiedykolwiek, pochylić nad tym, bo czym
innym jest pisanie książki. Ja nie odmawiam prawa ani Sławkowi, przepraszam, doktorowi Poleszakowi, ani profesorowi Wnukowi, czyli Rafałowi. Nie odmawiam prawa do własnych poglądów, ale czym innym jest własna autorska książka, nawet napisana we dwóch, a czym innym wprowadzenie do pracy zbiorowej, które powinno być jednak bardziej wyważone, bardziej sprowadzone do roli wprowadzenia do tego, co jest w zawartości. Ja mogę dać taki przykład, żeby tutaj nie być gołosłownym, z czym na przykład się nie zgadzam. Mamy wiosnę 1945 roku. W poprzednim wydaniu rozterki, jakie miały takie zastępcze głowy, które po aresztowaniu 16 przywódców państwa podziemnego stanęły na czele cywilnego i wojskowego pionu, czyli Rzepecki i Korboński, dyskutowały właściwie co kilka dni o tym, co robić, czego nie robić. Wszyscy wiedzieli, że przemoc sowiecka jest taka, że wtedy, na wiosnę 1945 roku, podziemie stoi w obliczu takich Niemiec z roku 1942, kiedy taran zwycięstwa i potęga powoduje, że jakiekolwiek działania na wielką skalę, wzywanie do powstania zbrojnego, mogłyby być utopione we krwi, ale jednocześnie Sowieci sami generują represje, które powodują, że ludzie nie mają gdzie uciec często, więc uciekają do oddziałów partyzanckich. Jednocześnie te oddziały partyzanckie poszukują możliwości ratowania tych, którzy są już w opresji, rozbijają więzienia, więc następuje odbudowa tych oddziałów partyzanckich. I w pytaniu to było krótko napisane, bez wchodzenia w jakieś rzeczy, które mogłyby być miejscem na oddzielną konferencję. Natomiast tutaj zostały te rozterki potraktowane wprowadzonym dużym cytatem z odezwy z końca maja 1945 roku, odezwy, która faktycznie pokazywała raczej bezradność i bezsilność wobec rzeczywistości, z którą sobie Rzepecki nie radził i podejmował różne decyzje i dostrzegał różne elementy tej rzeczywistości. I to jest odezwa, która jest pełna wzajemnych sprzeczności. I szeroko zacytowana w tym miejscu właściwie nie podaje, to jest istotą tego atlasu, czyli powodów, dla których jednak to podziemie rozrastało się, miało też swój sens, tak? Raczej wybór tego dokumentu jest dosyć zwodniczy, bo wcześniej były inne narady, o których wiemy, i inne dokumenty, gdzie mówiono, że istnieją zadania wojskowe do realizacji, że istnieje potrzeba zbrojnych działań, mimo tej świadomości, że to dla Sowietów jest moment kolosalnej przewagi. Więc jakbyśmy chcieli na przykład zrobić konferencję na ten temat, no to moglibyśmy podyskutować, który dokument jest bliższy tamtej rzeczywistości, który bardziej odzwierciedla tylko i wyłącznie rozterki i wzajemne sprzeczności u wspomnianego Rzepeckiego, który później chciał iść jeszcze w rozładowanie podziemia, a na koniec jednak musiał z powrotem wracać do podziemia i tworzyć Zrzeszenie Wolności i Niezawisłości. Może niepotrzebnie w tym spotkaniu wprowadzam taki szczegółowy mętlik, ale myślę, że to też jest warte, żebyśmy czytelnikom powiedzieli. My wciąż mamy o czym dyskutować i historia też jest przez to ciekawa, że możemy się spierać co do interpretacji dokumentów, co do tego, który oddaje lepszą rzeczywistość i tak by powinno. Natomiast to wprowadzenie ja bym jednak
uważał, że powinno być trochę oszczędniejsze w wyrażaniu autorskich tylko i wyłącznie poglądów. Profesor Wnuk, bardzo proszę o odpowiedź. Z przyjemnością się ustosunkuję do głosów, które tu przed chwilą padły. Tak, oczywiście wstęp ma charakter autorski. I będę się upierał, że autorzy, redaktorzy mają prawo do zrobienia takiego wstępu, w którym wyrażą swoje autorskie interpretacje badań, które zorganizowali. I znam na przykład książkę zbiorową, dwie prace zbiorowe na temat poszczególnych obszarów, obszaru centralnego i zachodniego. Znam wstępy do nich. Nie zgadzam się z bardzo wieloma elementami wstępów do tych prac i uważam, że obaj autorzy wstępów mieli prawo takie wstępy napisać, mimo że są to wstępy do prac zbiorowych. Oczywiście ja nie mówię, że nie mieliście prawa. Oczywiście tak. Ale myślę, że warto czytelnikom powiedzieć po prostu, że to jest wciąż materia żywa i my o niej możemy dyskutować. Ona będzie żywa i mam nadzieję, że zostanie żywa, bo jak umrze, jak skamienieje, no to coś, tym się nikt nie będzie interesował. Doktor Łabuszewski używa bezustannie i ma do tego prawo pojęcia żołnierze wyklęci, którego ja w swoim języku nie używam, bo uważam, że ono robi więcej złego niż dobrego. Uważam, że pojęcie żołnierzy wyklęci to jest taki troszeczkę worek, do którego się wrzuca wszystko i tak naprawdę na koniec nie wiadomo, z czym mamy tak naprawdę do czynienia. Równie dobrze moglibyśmy nazywać, nie wiem, podziemie okresu II wojny światowej nie Armią Krajową, Narodowymi Siłami Zbrojnymi, Armią Ludową, Gwardią Ludową, batalionami chłopskimi, tylko bohaterami wolności. I takie określenie, oprócz emocji, niczego nie opisuje, moim zdaniem. Tak jak Związek Bojowników o Wolność i Demokrację był figurą ideologiczną i prostą. Co nie znaczy, że nie można. Można. Nie zgadzam się z tym, ale nie będę o czym, i będę dyskutował nad sensem użycia takiego pojęcia. W Atlasie tego pojęcia nie używaliśmy. Dużo rozmawialiśmy na temat tego, jak on się ma nazywać. Jakiego w ogóle słownictwa używać. Myśleliśmy o Atlasie polskiego podziemia antykomunistycznego. Ja zawsze byłem, żeby było niepodległościowe. Pamiętam i ja się z tobą zgadzam, panie doktorze, żeby wrócić do tej oficjalnej nomenklatury. Ja uważam, że owo niepodległościowe było dobrym pomysłem, bo antykomunistyczne jest, jakby podkreśla negatywną stronę, a niepodległościowe pokazuje jakby perspektywę, pozytywną stronę i ja jakby nie wycofuję się z tego, uważam, że to miało sens, a przede wszystkim tego typu określenie, mam wrażenie, jest pojęciem z obszaru nauki, z obszaru dość chłodnego i precyzyjnego opisu. Ja nie jestem Jackiem Kaczmarskim ani Adamem Mickiewiczem. Nie będę odwoływał się do pojęć, do słów, do języka emocji. Czy mogę adrem? Przepraszam. Bardzo proszę. Ponieważ zostałem po raz kolejny wezwany do tablicy, ja nie wiem, na jakiej podstawie pan profesor twierdzi, iż używam nagminnie tego określenia. Chcę zwrócić uwagę, że spotykamy się w Dniu Żołnierzy Wyklętych ustanowionych przez władze Rzeczpospolitej Polskiej. Czy to się panu profesorowi podoba, czy nie,
ta nazwa w przestrzeni publicznej funkcjonuje. Natomiast ja wielokrotnie definiowałem to zjawisko jako zjawisko żołnierzy polskiego niepodległościowego podziemia antykomunistycznego. I tylko tyle. Ja myślę, że to się bardzo ciekawy wątek zrobił takiej normalnej dyskusji jakby poza książką i poza Atlasem, bo tutaj każdy może mieć swoje zdanie. Ja bym chciał nieco wyrównać te rzeczy. No, w przestrzeni publicznej utrwaliło się, że ten termin literacki w swojej istocie, nośny w czasie, kiedy polemizowano z propagandą komunistyczną, która właśnie wyklinała tych żołnierzy, ale nazywała ich bandytami. Powiedzenie, że to są żołnierze wyklęci, jest z pewnego rodzaju zestawieniem, kontrastem. A ja osobiście nie lubię tego stwierdzenia, ale Tomek ma rację, że jest ono faktem w obiegu, więc nie tylko Tomasz go używa, ale ja go nie lubię z zupełnie innego powodu niż te względy, o których mówił Rafał, co też jest w wielu miejscach zasadne. I ja widzę w tym taki ogon PRL-u, który się ciągnie, prawda? Bo dla ludzi, którzy byli przywiązani do ideałów Armii Krajowej, do ideałów walki o wolność, o niepodległość, ci żołnierze nigdy nie byli wyklęci, prawda? Natomiast propaganda ich wyklinała. Dziś i w latach 80., kiedy właśnie to słowo żołnierz stawiano, to była polemika z tamtą propagandą, natomiast dzisiaj mamy 30 lat wolności i ja osobiście wolę mówić i o żołnierzach niezłomnych, choć to też jest nieostre i dyskusyjne pojęcie i tutaj moglibyśmy zacząć zupełnie nowy wątek. Wolę mówić o podziemiu niepodległościowym przede wszystkim, bo to jest najbardziej, zgadzam się właśnie, najbardziej naukowy sposób określania. W nazwie święta i tego też, Rafale, no nie możemy pomijać, w nazwie święta ustawodawca nam określił tą formułę literacką, która czasami jest właśnie wykorzystywana jako worek, do którego niektórzy próbują włożyć rzeczywiście kogokolwiek i my w Instytucie Pamięci Narodowej też musimy się z tym zmierzyć wielokrotnie. Bardzo proszę, profesor Wnuk. Dwa już króciutkie rzeczy. Czasem się zgadzamy, że się zgadzamy, czasem się zgadzamy, że się nie zgadzamy i to jest normalne. Ja chciałbym podkreślić, że pracując nad Atlasem i kolejnymi swoimi książkami, ja nie walczyłem z komunistyczną, postkomunistyczną, prekomunistyczną, marksistowską, czy jakąkolwiek inną propagandą. Zupełnie nie o to mi chodziło. Ja chciałem dowiedzieć, jak było i w możliwie obiektywistycznym ujęciu rzecz przebadać i możliwie zbliżyć się chłodno do tej rzeczywistości, która zawsze jest dla historyka jedynie lustrem, nie jesteśmy w stanie jej dotknąć. Krótko ale mówiąc... Rafale, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to zawsze ożywia trochę dyskusję. Ale przecież właśnie poszukiwanie odpowiedzi na to, czym są fakty, jest już walką z propagandą, która jest z założenia, jak wiesz, w PRL-u założenie było takie. Władza była na ulicy, lud, którego wyrazicielem była partia komunistyczna, wziął tę władzę i w imieniu ludu ta władza była sprawowana, a bandyci strzelający zza węgła tylko byli zdemoralizowanymi egzemplarzami z tego społeczeństwa, które należało zniszczyć. Przywracanie faktów było polemiką przez tą propagandę. To, co mówi,
było polemiką zamierzoną. To, że ono się stawało polemiką, okej, dobrze. Natomiast jestem naukowcem, a nie sędzią, prokuratorem czy adwokatem jakiejkolwiek ze stron. Nie. Ja mam zebrać akta w sprawie i je uporządkować i w sposób autorski przedstawić. Nie miałem i nie mam ambicji walczyć z czyjąkolwiek propagandą. Ale walczysz, pokazując prawdę. Jeżeli dążymy do prawdy jako historycy, to pokazujemy kłamstwo. To się dzieje, niezależnie od tego, jak to nazwiesz. Zgoda, ale chodzi o to, co jest imperatywem historyka. Moim imperatywem jest badanie przeszłości i poszukiwanie prawdy, a nie dyskusja z propagandą, która się skończyła aż 50 lat temu tak naprawdę, choć jeszcze PRL trwał dużo dłużej. Nie interesuje mnie walka z propagandą goebbelsowską, czy nie interesuje mnie walka z propagandą carską. Ale pisząc, to już dawno mnie nie interesuje. Nie ciągnijmy tego. Wiecie panowie, tutaj jest bardzo ciekawy wątek. Czy jeszcze pan doktor Poleszak, znaczy, proszę. Jeśli mógłbym wrócić jeszcze na chwileczkę do tego fragmentu dyskusji, która dotyczyła terminu, pojęcia żołnierze wyklęci. Wszyscy tak naprawdę po trochu mają rację. Oczywiście, że jest ten termin żołnierze wyklęci jest elementem nazwy święta, które obchodzimy 1 marca każdego roku i nikt tego nie kwestionuje. Natomiast no, ja jednak zauważam, że ten termin robi pewne szkody w nauce, bo jeśli naukowcy zaczynają w swoich opracowaniach używać tego sformułowania żołnierze wyklęci, to dokonują pewnego zafałszowania obrazu, bo nie można powiedzieć, że żołnierze o całym podziemiu niepodległościowym, o wszystkich nurtach podziemia niepodległościowego nie możemy powiedzieć, że miało jednakowy stosunek do pewnych rzeczy. A do takich uogólnień typu żołnierze wyklęci myśleli to, robili to, albo mieli stosunek taki do czegoś, no coraz częściej w opracowaniach naukowych się stykamy i tutaj musimy zachować bardzo dużą wrażliwość i uwagę, bo tak jak przed chwileczką mówiłem, no to podziemie niepodległościowe było jedną dużą mozaiką, gdzie występowały różne nurty formacyjne, które miały wspólny cel, niepodległość Polski, ale już pewien przepis na urządzenie tej Polski po tym, jak ona będzie wolna i niepodległa, były to pomysły bardzo różne, począwszy od demokratycznych, skończywszy na autorytarnych. Ja bym, jeżeli można, adwocem, bo mam wrażenie, że tutaj troszeczkę w takiej nieeleganckiej sytuacji został postawiony Tomek Łabuszewski, który najpierw trochę chyba zupełnie niezasadnie został obsadzony w roli promotora i tego terminu, a następnie zostało to przypisane jakimś nadużyciom. Myślę, że nie należy, żebyś w tego tak ustawiać. Sławku, termin żołnierze wyklęci ma swoje mankamenty. On jest wprowadzony do katalogu świąt. Tak jak mówiłem, ja go nie lubię, ale nie widzę, żeby Tomek był jakimś specjalnym promotorem tego terminu. Tomek pisze o podziemiu niepodległościowym, antykomunistycznym, ale też nie przesadzajmy z tym, jak wielkie znaczenie ma to, że jeżeli ktoś użyje takiego pojęcia, to jest od razu nadużycie. To jest trochę tak jak z pojęciem innym, zupełnie ruch ludowy, które też niby mówi wiele, a tak naprawdę jest pojęciem, jest workiem, do którego też różni ludzie wrzucają różne rzeczy. I są historycy, którzy piszą o ruchu ludowym w jakimś tam czasie, ale dopiero w pracy określają, co rozumieją, a czego nie rozumieją przez to. Więc samo użycie takiego pojęcia nie musi deprecjonować czyjejś pracy.
Wiemy, że wielowątkowe sprawy i tak, niezależnie od tego, jak zostaną określone, no to czy praca broni się w dowodzeniu faktów jest najważniejsza. Bardzo proszę, profesor Wnuk. Ad vocem na ad vocem? Czy absolutnie doktor Łabuszewski ma prawo używać takiego terminu, jaki chce i już. Ja mu absolutnie tego nie zabraniam. Zauważyłem natomiast, że wielokrotnie ten termin padł i również uważam, że ja mam go prawo nie używać bez względu na to, co zrobił ustawodawca. Ja jeżeli używam tego terminu, to po to, żeby go omówić albo żeby z nim dyskutować, a nie w języku własnym. Także mamy tutaj, myślę, pewną przestrzeń wolności. Ja siebie, Rafale, teraz przedstawicielem społeczeństwa, przyznaję ci takie prawo. Nawet gdybyś go nie przyznał, doktorze Korkuć, to ja i tak bym z niego korzystał. Natomiast nie zgodzę się z porównaniem terminu ruch ludowy do, żeby nie mówić żołnierzy wyklęci, czy tam jacyś inni, do litewskiego terminu bojownicy wolności. Oni mają taki, prawda? Albo Ukraińcy nieskorenni, prawda? Tamte terminy mają bowiem tą samą wadę jako ten nasz polski, bo odwołują się nie do rzeczywistości historycznej, tylko do pewnej emocji. Słucham? Do polemiki z propagandą. Ja to będę... Właśnie i to jest ta różnica. Ja nie polemizuję z propagandą, więc nie muszę... I teraz mogę skończyć. W tym sensie nie ma podstawy do tego, aby porównywać tego typu terminologię do ruch ludowy, ruch narodowy, ruch socjalistyczny, bo jakby używając ruch ludowy pojęcia, ruch narodowy czy ruch socjalistyczny, mówimy o pewnych nurtach myślenia, różnorodnych, ale wpisujących się w pewien wspólny kierunek, podzielony i wszystkie te terminy są semantycznie obojętne. Są semantycznie obojętne i opisowe. A leśni bracia czy wyklęci nie są semantycznie obojętne. Dobrze, proponuję już w tym momencie ten wątek przeciąć, ale ponieważ ta wymiana poglądów sprawia, że trochę się obudziliśmy przy tej dyskusji, bo dyskusja naukowa zawsze ma większy walor niż to, że się naukowcy ze sobą zgadzają. Dlatego chciałem zapytać o rzecz ważną. Czy panowie sądzicie, że ten oto atlas podziemia niepodległościowego ukazuje, czy proponuje, w sposób zamierzony czy niezamierzony, jakąś interpretację antykomunistycznego oporu, na przykład w formie, nie wiem, powstania narodowego, wojny domowej, powstania antykomunistycznego, wojny chłopskiej. Czy sądzicie, że ten atlas coś takiego pokazuje? I czy się wy zgadzacie z takim przesłaniem, jeżeli widzicie coś takiego w atlasie, taką interpretację? Bardzo proszę, może doktor Łabuszewski, poproszę. Każdy z tego atlasu, jak sądzę, będzie wyciągał wnioski, które są korzystne i bliskie jego interpretacji. Ja bardzo dziękuję profesorowi Wnukowi, że pozwala mi używać określeń, do których mam prawo jako wolny badacz. I tak samo mam prawo wyciągać z tego atlasu fakty, które pozwalają mi na sformułowanie takich, a nie innych tez. Tezy o masowości owego oporu
przeciwko okupacji sowieckiej i oporu przeciwko komunistycznemu zamachowi stanu. Z tego atlasu z całą pewnością da się wysnuć wniosek o prowincjonalności owej konspiracji, to znaczy przesunięcia akcentu z dużych ośrodków miejskich na polską prowincję. Z tego atlasu z całą pewnością da się wysnuć tezę o różnorodności tego podziemia. To, o czym mówił pan doktor Poleszak, o tym, że jest to, no nie jest to prawicowy odłam polskiego społeczeństwa, tylko różnorodna politycznie grupa, począwszy od polskich socjalistów, przedstawicieli klubów demokratycznych, a skończywszy na byłych członkach ONR-u. Z całą pewnością da się wysnuć z tego atlasu tezę o tym, że podziemie antykomunistyczne to jest polska Wandea chłopska. I moim zdaniem z całą pewnością można wysnuć tezę, że mamy do czynienia z wieloma punktowymi przykładami powstań antykomunistycznych w ujęciach regionalnych. Czy pan doktor Poleszak zgadza się z takimi interpretacjami atlasu, czy jeśli nie, to jakoś inaczej interpretuje opór antykomunistyczny, który został utrwalony na kartach atlasu podziemia niepodległościowego? Zgadzam się z doktorem Tomaszem Abuszewskim w tym aspekcie, że każdy badacz, czytając atlas, analizując zawarte tam dane, będzie go interpretował na swój dowolny sposób, i myślę, że ta wielość interpretacji będzie tylko i z pożytkiem dla ciekawej dyskusji, która będzie się wokół tego tematu toczyła. Czy ze wszystkimi tymi określeniami bym się zgodził? Na pewno bym z nimi polemizował. No nie wiem, czy zasadne jest użycie sformułowania terminu porównania tego okresu powojennego w Polsce do Wandei. Chyba jednak w tym regionie Francji straty wtedy były zdecydowanie większe, bo tam straty chyba sięgały gdzieś 20% ofiar śmiertelnych wśród ludności tego regionu. Patrząc na liczbę ludności Polski w 1946 roku, to jest 24 miliony, no to tutaj musiało być o wiele większe te straty, więc tutaj byłbym ostrożny z takimi porównaniami. Ja bardziej skłaniam się ku temu, że podziemie reagowało na działania władz, że to były działania, które miały charakter samoobrony, samoobrony, przeciwdziałania temu, co robił aparat represji, czy to sowiecki, czy ten budowany tutaj na miejscu, ten rodzimy aparat represji. Poza tym, no jednak niemalże wszystkie główne dowództwa organizacji podziemnych szły w kierunku tego, żeby tą walkę zbrojną minimalizować, wygaszać, a nie zachęcały do tego, żeby tą walkę intensyfikować i żeby to miało znamiona powstania przeciwko władzy komunistycznej. Ale każdy z nas, patrząc na tą rzeczywistość powojenną, analizując dokumenty, czy też analizując te dane zawarte w atlasie, może dochodzić do różnych interpretacji. Profesor Wnuk. Bardzo ciekawe pytanie. Ja przyznam, że im dłużej badam i im więcej wiem, tym
tym bardziej mnożą mi się wątpliwości interpretacyjne, tym trudniej mi jest pewne rzeczy jednoznacznie dookreślić, zdiagnozować. Przyznam, że mnie na przykład bardzo zmieniła książka, nad którą pracowałem, czyli Nad podziemiem w państwach bałtyckich, czy w republikach bałtyckich, czyli okupowanych państwach bałtyckich, bo musiałem zająć się zupełnie innym światem i tak jakby, z którym zupełnie nie jestem emocjonalnie związany i mogłem zobaczyć dyskusje historyków z zupełnie innych przestrzeni na bardzo podobny temat. I ja nie będę wchodził w tej chwili w dyskusję o tym, czy to jest powstanie, czy wojna domowa, czy wojna chłopska. Moglibyśmy pewnie udowadniać, że w tym punkcie to było to, w tamtym tamto, w tamtym jeszcze coś. I jakby ja mam coraz więcej kłopotów interpretacyjnych, a nie coraz mniej. I przyznam, że tak, Wandea, ten pomysł z Wandeą też kiedyś miałem. Potem go sam sobie skrytykowałem. Powtórzył ten pomysł, czy też wprowadził tak bardzo świadomie, zdaje się, Grzegorz Motyka w książce o igle, gdzie jakby wokół tego w pewnym momencie buduje swoją interpretację tej rzeczywistości. Ale ja mam problem taki. Jeżeli przyjmę, że mieliśmy do czynienia z kontrrewolucją, to muszę też przyjąć, że mieliśmy do czynienia z rewolucją. Nie wiem, czy prześnioną, czy też, jak napisał Leder, czy też rzeczywistą, ale taki jest ciąg logiczny. A ja mam po prostu zasadniczy problem z pojęciem rewolucja dotyczącym lat 44-49 w Polsce. Prawda? Także tu są kolejne problemy definicyjne. Natomiast rzeczywiście zgadzam się z doktorem Babuszewskim, kiedy on mówi, że mamy to olbrzymie przesunięcie, praktycznie likwidację miast jako centrum konspiracji czy oporu. Warszawa, która była głową i sercem, nie liczy się. Nawet takie miasta jak Lublin, Kraków, Rzeszów przestają być istotnymi ośrodkami. To by wskazywało, że zaproponowana przez profesora Paczkowskiego idea, że to była wojna chłopska, przypomnijmy, i to jest właśnie kolejny problem zdefiniowany gdzieś na początku lat 90. wojna domowa czy nowa okupacja. W 95% zapewne Polacy strzelali do Polaków. Co to oznacza, też możemy się zacząć zastanawiać. Natomiast im więcej wiemy, im bardziej ciekawe i interesujące, tym bardziej to się dzieje, staje interesujące i skomplikowane i wymyka się prostym takim podziałom, prostym określeniom. I to jest fascynujące. Doktor Maciej Korkuć. Ja bym tutaj jednak zdecydowanie odniósł się do jednego z tych elementów, bo my możemy poszukiwać właśnie takich syntetycznych nazw i ja myślę, że nawet nie byłoby sensu, żebyśmy próbowali jakoś zakonserwować jeden termin jako obowiązujący i tylko i wyłącznie obowiązujący, bo nie od tego jest historia. Natomiast są terminy, które próbowano wylansować i które są szczególnie nieadekwatne i wydaje mi się, że to jest szczególnie ważne, abyśmy tutaj to podkreślili. Wojna domowa to jest termin, którego dzisiaj różnego rodzaju takie sieroty po PRL-u, dawni funkcjonariusze bezpieki, ludzie, którzy pochodzą z tych środowisk, dzisiaj bardzo je lubią, bo mówią, że my służyliśmy Polsce i tutaj znowu
przepraszam cię, Rafał, ale wraca cały ten sztafaż propagandy, który mają w głowie poukładany w schemat. Władza na ulicy, my ją objęliśmy, wzięliśmy odpowiedzialność, odbudowaliśmy Warszawę i kraj, a tutaj nam przeszkadzali. Nie chodzi o to, kto do kogo strzela, chodzi o to, kto kogo reprezentuje. Do Atlasu, bo to odpowiada wbrew pozorom na pytania, nie tylko dyskutujemy, z tego Atlasu wynika wprost i jednoznacznie, że zresztą jest tam we wstępie też takie zdanie wyraźnie powiedziane na początku jednego z akapitów, że nie byłoby możliwości, aby komunizm powstał w Polsce bez obecności Armii Czerwonej i bez NKWD. To nie było objęcie władzy przez komunistów, bo oni byli za słabi, nie mieli zaplecza społecznego. To było narzucenie ich władzy mocą decyzji Związku Sowieckiego, który wprowadził tutaj miliony żołnierzy, wprowadził służby swoje i swoje garnizony utrzymywał przez kilkadziesiąt lat. Dlatego też, tak jak w czasie okupacji niemieckiej, jeżeli żołnierz Armii Krajowej wykonywał wyrok śmierci na granatowym policjancie, to strzelał Polak do Polaka, ale strzelał żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, do funkcjonariusza służb mundurowych stworzonych przez Rzeszę Niemiecką, który działał na rzecz Rzeszy Niemieckiej. Wojna domowa to na pewno nie ten okres. Wojna domowa była w maju 1926 roku, kiedy siły wewnętrzne, skłócone ze sobą wzajemnie, stanęły do tragicznej walki. A tutaj jednak ten element zaprowadzenia i narzucenia tego systemu przez Związek Sowiecki jest jednak kluczem do rozumienia tych czasów i w tym atlasie jestem przekonany, że to widać zarówno z opisów, jak i w tych częściach, gdzie są mapy opisywane, ale też i ze wstępu, który Sławek i Rafał napisali. Właśnie tak krótko już teraz. Jasne. Ja nie jestem wcale zwolennikiem określenia wojna domowa, jeżeli... A ja tego nie powiedziałem. Natomiast wolałem na wszelki wypadek to podkreślić. Natomiast, krótko mówiąc, w sytuacji... Są sytuacje proste, prawda? Wojna północ-południe, czy mamy zamach majowy. Ale jeżeli mamy mamy wybijanie oddziałów lewicowych przez oddziały prawicowe, albo oddziałów, albo ludności polskiej, obywateli polskich przez oddziały zorganizowane przez obywateli polskich ludności ukraińskiej. Mamy elementy, które nazwałbym wojną domową w tej całej sytuacji. No tak, ale to jest poza tym głównym nurtem, prawda? Problem jest taki, że między tym 45, szczególnie lata 45-46, tam często jest kilka frontów jednocześnie. Mamy sytuację, kiedy milicja pomaga podziemiu, kiedy wojsko jest po stronie podziemia. Mamy sytuację, kiedy fronty się nagle zmieniają. Mamy sytuację, kiedy podziemie i milicja wspólnie walczą przeciwko podziemiu ukraińskiemu. Powtórzę. Ale to niczego nie zmienia, Rafał. Każdy odpowiada, komu służy. I to jest tak, no w czasie okupacji niemieckiej też bywało tak, że w Małopolsce została zerwana... Uwaga, dotyczy, może to powinienem doprecyzować, praktycznie sytuacji w Polsce od roku 43. I dobrze, obaj wiemy, że mamy pewną ciągłość. My tak niewiele wiemy, im więcej wiemy, że no, ja po prostu apelowałbym o coraz więcej badań. No tak, ale jeżeli można jeszcze do głosu, bo to jest bardzo ciekawe i to jest bardzo ciekawa dyskusja, jakbyśmy w kontekście właśnie takim określili walki na Wołyniu pomiędzy podziemiem polskim a ukraińskim, które
gdzie po obu stronach w większości byli obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, choć różnych narodowości. Ale to przecież nie zmienia istoty tego, co było treścią okupacji niemieckiej w Polsce, tak? Czyli walka z opresją, chęć przetrwania w opresji stworzonej przez Rzeszę Niemiecką i przeciwko jej panowaniu nad całym krajem. I tutaj głównym problemem tego podziemia, o którym mówimy, to jest to, że narzucono nam państwo stworzone przez Stalina, narzucono nam służby, które były budowane pod nadzorem NKWD i stopniowo rozbudowane przy wykorzystaniu środowisk, do których komuniści próbowali adresować swój program. I to nie zmienia postaci rzeczy. To nie był przewrót majowy rozszerzony na cały kraj, tylko była z jednej strony były siły wewnętrzne, polskie, związane z władzami Rzeczypospolitej albo przywiązane do ideałów niepodległości, a z drugiej strony mieliśmy Imperium Sowieckie, które wykorzystując możliwości, jakie stworzyły ostatni okres wojny, dokonało zagarnięcia ziem wschodnich i zniewolenia całej reszty. I to jest... Dobrze, moglibyśmy pewno jeszcze długo tak debatować, ale myślę, że ta dyskusja jest dobrym zaczynem kolejnych debat, a na pewno kolejnych badań. I jeszcze na koniec pytanie. Tak już tak bardzo bym prosił o krótkie wypowiedzi. Co po Atlasie Podziemia Niepodległościowego? To znaczy, jakie panowie... A właśnie, może jeszcze doktor Łabuszewski chciał powiedzieć coś w tym? Nie. Dobrze, więc może teraz zadam na ten temat, który właśnie mówię. Co po Atlasie możemy robić? Czyli jakie kierunki badań panowie uważają za najważniejsze? Tak króciutko, no to tak w jednym, dwóch zdaniach. A które kierunki badań należałoby zupełnie zignorować, bo są niepotrzebne? I czy stać nas na syntezę polskiego podziemia niepodległościowego? Doktor Łabuszewski jako pierwszy. Bardzo proszę. Stoimy w dosyć niebezpiecznej sytuacji, pomimo tego, że świętujemy dzisiaj wydanie drugie Atlasu, mianowicie taki, gdzie popkultura zaczęła wyznaczać pewne trendy nauce, a nie odwrotnie. Jesteśmy świadkami tego, że wiele ośrodków akademickich przez kilkadziesiąt lat nie zajmowało się w ogóle historią podziemia i to zarówno okresu II wojny światowej, jak i podziemia niepodległościowego po 1944 roku. Są takie ośrodki, gdzie nie powstało przez 20 lat żadne magisterium dotyczące struktur obwodowych, nie mówiąc o inspektoratach czy strukturach okręgowych. I jeżeli zastanawiamy się nad dalszym ciągiem owych badań, nie wiem, chociażby próbą syntezy historii Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, to bez nadrobienia owych braków, no wydaje mi się to nie do końca zasadne. Bo o ile Atlas jest pewną formą takiego no, kolażu między nauką a przepraszam, no wiem, że koledzy zaraz mnie zakrzyczą, a rodzajem komiksu, to znaczy obraz ten zwizualizowany przypomina no właśnie te publikatory, które są bardziej, zwłaszcza dla młodego pokolenia, komunikatywne. Natomiast co do normalnej pracy naukowej, tej może mniej interesującej dla ogółu społeczeństwa, ja widzę no, pewne zaniechania ostatnich wielu, wielu lat. Jeżeli spojrzymy sobie na półki, to niektóre publikacje wartościowe tak naprawdę mają już lat 15 czy 10 i nie bardzo widzę chętnych do tego, żeby mozolnie w pocie czoła przez wiele miesięcy albo lat prowadzić kwerendy, natomiast widzę całe rzesze naśladowców, które żerują na obecnych już od dawna na półkach publikacjach
czyniąc z nich kolejne popłuczyny o coraz mniejszej wartości. I to jest niewątpliwie problem. Dziękuję bardzo. Pan doktor Poleszak. To pytanie o syntezę, o kierunki badań po Atlasie Podziemia. Pamiętam tą dyskusję po 2007 roku, kiedy ukazało się pierwsze wydanie Atlasu i wtedy też padały te pytania, co dalej. I wtedy niemalże zgodnie odpowiadano, że kolejnym etapem powinna być synteza dziejów polskiego podziemia niepodległościowego. Minęło od tego czasu lat 13-14 i dalej zadajemy sobie to pytanie, co dalej, i chyba ta odpowiedź będzie również taka sama, że kolejnym etapem powinna być próba syntezy podziemia niepodległościowego. Oczywiście zgadzając się tutaj z tymi kwestiami, które poruszył dr Tomasz Łabuszewski, że są pewnego typu dalej pewne obszary zaniedbań, ale też chyba nie możemy aż tak długo czekać, żeby one zostały w pewien sposób podciągnięte do tego poziomu, na który został wyznaczony odnośnie pewnych zagadnień bądź też obszarów opracowanych w Polsce, bo wtedy na tą syntezę będziemy czekali jeszcze kolejnych co najmniej kilkanaście lat. Dobrze, i teraz nie wiem, komu udzielić głosu, bo panowie będą polemizować na pewno. Doktor Korkuć. Tak, dobrze, doktor Korkuć, proszę bardzo. To strategicznie dobrze przemyślany ruch. Ja powiem tak, że oczywiście, że jest już czas na syntezę i myślę, że taka synteza powinna powstać, natomiast nie musi to być zarządzone jakąś decyzją, która jest wynikiem wielu konferencji. Po prostu ktoś musi siąść i ją napisać. I na tym skończę, żeby było wiadomo, że mogę też wypowiadać się krótko. Dobrze, bardzo proszę. Profesor Wnuk. Ja się ze wszystkimi wypowiedziami z tego jakby obrotu zgadzam, a szczególnie zgadzam się i solidaryzuję z tym, co powiedział dr Tomek Łabuszewski, z tym jego nerwem, wkurzeniem na prace, które się sztucznie powielają, prawda, że podziemie w powiecie i tak naprawdę książka od książki się różni jedynie nazwiskami w środku, bo nie ma żadnych różnic w interpretacjach, tylko nazwy geograficzne się różnią. Przypomina mi to trochę robienie stopni naukowych z historii Kościoła, gdzie po prostu kolejne parafie jako parace magisterskie albo kolejne dekanaty jako procedoktorskie się opisuje i po prostu to jest zawsze to samo. Tylko się nazwiska zmieniają, tam dziekan, proboszcz i ilość chałup w danej wsi. To jest oczywiście droga do nikąd, także rzeczywiście. Natomiast ja mam, pewne rzeczy już się zdarzyły. Pewne rzeczy się już zdarzyły. Proszę zauważyć na przykład, że Grzegorz Motyka napisał książkę Na białych poloków obława, która to książka pokazała nam w pewien syntetyczny sposób działania sowieckiego aparatu bezpieczeństwa wobec polskiego podziemia. Możemy się zgadzać, nie zgadzać, ale on to zrobił. To jest. Uważam za bardzo ważną książkę, której się nie da pominąć, książkę Mariusza Mazura, profesora z UMCS-u, który spróbował namalować pewne studium socjologiczno-psychologiczne polskiego podziemia. To jest coś nowego i ja się cieszę, że takie rzeczy powstają, bo on przełamał pewien schemat takiej jakby historii militarno-politycznej. Także kiedy myślę, audycja z lokowaniem produktu.
Mogę, czyli Grzegorz Motycha już był lokowany i Mariusz Mazur. Niestety doktor Korkuć napisał swoją książkę przed rokiem 2007 o krakowskim podziemiu. W związku z tym nie mogę jej lokować w tym momencie, bo książka ta dotyczy okresu między rokiem 2007 a rokiem 2021. Natomiast czego bym oczekiwał? Myślę, że interesujące będzie pójście w dalszym ciągu pod ziemię w kontekście społecznym, historia społeczna, psychohistoria. Myślę również, że perspektywa grup wykluczonych i tutaj byśmy mogli wtedy pomyśleć na przykład o tym, czy to porównanie z Wandeą jest sensowne czy nie. Myślę, że zostało niestety troszeczkę porzucone coś, co było kiedyś, badanie podziemia jakby w otoczeniu społecznym, społeczeństwa podziemie, bo niestety mamy tendencję do pisania o podziemiu w sensie własnym. Bardzo mi brakuje ciekawych badań porównawczych. Pamiętam taką pracę, próbę porównania polskiego podziemia powojennego z Ira. To było ciekawe. To było ciekawe, bo jak właśnie zaczyna próbować się porównywać, ale na poziomie metody, jakby bardzo świadomie, nie wiem, Filipiny, południową Amerykę, Bałtów, Polaków, tam pojawiają się rzeczywiście bardzo ciekawe porównania, punkty odniesienia. Ale też myślę, że... To jest dużo min przy takich ostrych porównaniach. Oczywiście, że tak. Ale jak się, ale ja za Tomaszem Strzemboszem, moim mistrzem, jak spadać to z wysokiego konia, jak tonąć to na otwartym morzu, prawda? Natomiast ja bym się nie martwił, bo przyjdzie nowe pokolenie, ono zbuduje swój budynek na naszych kościach i oni pójdą do przodu, mam nadzieję, odważniej niż my, tak jak my budowaliśmy nasze badania na kościach poprzedników. Bardzo mi się na przykład podoba to, co prawda w odniesieniu do podziemia wojennego robi taki młody naukowiec, jak robiłem atlas głębiego wieku, jest może pan Sebastian Pawlina, który ma bardzo ciekawe odczytania tego, czym kiedyś profesor Tomasz Strzembosz się zajmował. Uważam, że na przykład bardzo ciekawe i odważne pytania stawia pan Bartosz Wójcik. To jest przyszłość, to nie my jesteśmy przyszłością. To oni są przyszłością i ci ludzie, którzy są teraz na uniwersytetach. I ostatnie już zdanie. Komiks to bardzo poważna forma sztuki i bardzo ciekawy sposób ujęcia historii. Będę bronił komiksu francuskiego, belgijskiego i amerykańskiego i są świetne komiksy historyczne, które niekiedy lepiej przekazują przeszłość niż właśnie... japoński. No niestety komiksu japońskiego nie znam, natomiast zdenerwował mnie komiks francuski, w którym Pałac Kultury stał, a z niego spływały piękne swastyki, bo potem była Warszawa pod okupacją niemiecką. Dobra, ale to mniejsza o to. Powiem tak, bogactwo badań nad podziemiem powojennym sprawia, że poszczególni autorzy boją się wziąć na siebie ciężar napisania syntezy, bo tylu nas jest, że mamy pewność, iż taka synteza będzie niezwykle dokładnie czytana i bardzo ostro recenzowana. Myślę, że ktoś z nas w końcu weźmie miecz, podniesie tarczę i do przodu pójdzie. No właśnie, więc myślę, że jeszcze... Siądzie na krześle, ja to przetłumaczę na takim... Siądzie na krześle i zacznie pisać na komputerze. Tak jest, więc myślę, że zanim jeszcze młode pokolenie zbuduje coś na naszych kościach, to jednak nasze pokolenie ma obowiązek jednak podsumowania tych badań, które już przez kilkadziesiąt lat prowadzimy w Polsce i nie tylko w Polsce na temat podziemia niepodległościowego. Więc ja nie jestem takim optymistą, bo nie mamy dobrego opracowania, nie mamy w ogóle historii Konstytucji 3 maja, nie mamy monografii
Polski pod rozbiorami. Nie mamy tak... To samo powiedzą Czesi, Belgowie. Nie mamy monografii poszczególnych powstań. Więc no, nie mamy monografii Armii Krajowej. No ale... Ale spróbujmy akurat, spróbujmy, może nam się uda synteza polskiego podziemia niepodległościowego. Dziękuję Ale bardzo. Ale nie narzekajmy na koniec, jest dobrze. Tak jest, jest na pewno... No nie, no, myślę, że postęp jest taki, że już prawie czwarte koło już działa. Więc dziękuję bardzo panom za bardzo interesującą rozmowę, która przybliżyła nam tematykę podziemia niepodległościowego i samego Atlasu jako tak specyficznego, ale bez wątpienia wartościowego dzieła naukowego. Uczestnikami debaty byli dr Tomasz Łabuszewski, dr Maciej Korkuć, dr Sławomir Poleszak i profesor Rafał Wnuk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo.